Siemanko, tu Paradoks. Ogrywamy dalej DLC-ka do Assassin's Creed Origins, The Curse of the Pharaon. No i w tym dodatku mamy dwa stroje. Jeden mam na sobie, jak widzicie. Nazywa się on Sługa Mona. I jest jeszcze drugi. Jego nazwa, o ile dobrze kojarzę, bo jeszcze tego stroju nie mam, to jest pancerz Serquet, czy jakoś tak. Sorry za wymowę. Ale no. Chciałbym w tym filmiku ogólnie pokazać, jak zdobyć właśnie ten drugi strój. Tak, co trzeba ogólnie zrobić? Trzeba wyczyścić 5 lokacji. 4 lokacje są w zaświatach. W każdym z zaświatów jest jedna lokacja. Są tam skorpiony. Zaraz wam pokażę. Wejdziemy sobie do zaświata Pola Trzcin. Tutaj na mapie, jak widzicie, jest ołtarz Selkid. Tu jak dojdziecie, będzie król Skorpion, którego trzeba pokonać, tak? Jak go pokonacie, zaliczy wam miejscówkę. No i tak w każdym z zaświatów, tak? Tutaj w Polach Trzcin jest to w tym miejscu. Oj, sorry, nie tak wyszedłem. Teraz przejdziemy do Tutenchamona. W zaświatach Krainy Zmarłych. Sala Selkid jest tutaj i też jest do zabicia król Skorpion. Teraz jak przejdziemy do kolejnych zaświatów, do Hepset, mamy też taką samą lokację, tyle że tutaj są dwie lokacje ze skorpionami. Jedna to jest po prostu legowisko skorpiona i troszeczkę na prawo, tak jak tutaj pokazuję, jest komnata Selkid. Interesuje nas ta komnata Selkid. Tutaj też musicie zabić skorpiona. Tak, i to jest, są trzecie zaświaty. I są jeszcze czwarte. Też wam pokażę na mapie właśnie, gdzie to się znajduje. I w grobowcu Enhatona, tak? Wchodzimy w zaświaty Aton. I tutaj też jest właśnie ogród Selkid. I to są cztery lokacje, gdzie można zabić właśnie te skorpiony, tak? Dobra, jeżeli już zrobicie to w zaświatach, to przechodzimy do Doliny Królów, do Teby. Do Teb. I teraz tak. Niedaleko tam, gdzie ja właśnie odpaliłem sobie ten filmik, jest źródło Selkid. Jest to obóz, gdzie jest kapitan. Nie spotkacie tu skorpiona, no bo to jest świat żywych, tak? Jest tutaj kapitan, który jest no dosyć groźny. Jak go zabijemy, zrobimy automatycznie 5 lokacji ze źródłem Selkid, ogólnie z miejscem Selkid, tak? No i dzięki temu dostaniemy właśnie drugi strój, który jest zawarty w tym DLC-ku. Dobra, spróbujemy go zdobyć. Więc idziemy zabić naszego kapitana. Trzeba go znaleźć, nie? Okej, mamy go tutaj. Jest, jak widzicie, na 58. I proszę, zabiliśmy go. Nie wiem, czemu jeszcze. Myślałem, że to wleci automatycznie ten strój. No dobra. Musimy chyba go dobić jakoś.
Zobaczymy jak... Wyczyszczę ten teren. Ten teren, to... Podbiegniemy do jego zwłok i zobaczymy co się... Damy mu pójść? Damy mu pójść, niech sobie... Zrobi ten błąd, dobra. Aha, tu nasz kapitan coś upuścił i... Dobra, podnieśmy to i zobaczymy co dostaniemy. Okej, dostaliśmy niebieską broń. Dobra, tu mamy skarb. Co my tutaj mamy? Okej, i dostaliśmy strój. Nie wiem jak to będzie wyglądało, jak zrobicie to w innej kolejności, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli to już zrobicie... O, i dostaliśmy jeszcze trofeum Bolesny Koniec. Nie wiem jak to będzie wyglądało właśnie, jak to zrobicie w innej kolejności, czyli powiedzmy jako piątą lokację zrobicie w zaświatach jakąś, czy automatycznie dostaniecie, czy trzeba przyjść tutaj do tego, do tej skrzyni i to odebrać. Ciekawe. No okej, ale strój mamy, tak? Zaraz go zobaczymy. Sam jestem ciekawy, jak on ogólnie wygląda. A, on się nazywa Skorupa Selkit. Okej, trochę źle to przetłumaczyłem z filmików angielskich, dobra. No i proszę. I to jest drugi strój, który jest dostępny w tym DLC-ku. Myślę, że wam się spodoba, całkiem spoko. Taki trochę drapieżny, nie? Okej, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się w następnym materiale. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Hej, hej.